Słowo stało się ciałem. Mieszkało między nami. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Jakiejś niezwykłej rewolucji kulturowej, która przechodzi przez uniwersytety, największe centra kultury, jakim głównie dzisiaj stały się media, mass media, a teraz internet. Ta rewolucja kulturowa w wielkim skrócie polega na tym, że wszystko zostało zakwestionowane, co do tej pory było pewnym kanonem kultury, pewnym duchowym dziedzictwem, które przejmuje się z pokolenia na pokolenie, i które jest nieustannym odkrywaniem tego, co najpiękniejsze i najszlachetniejsze w życiu każdego człowieka, każdej społeczności, w jakimś sensie również mówimy o kontynencie czy o całym świecie. Dzisiaj ta Ewangelia jest w jakiś sposób wielkim apelem do naszego sumienia, do nas wszystkich, którzy na mocy Chrztu Świętego też jesteśmy prorokami. Jednym z aspektów tego, co się stało w momencie chrztu w każdej naszej duszy, jest fakt, że chrzest czyni nas prorokami, czyli ludźmi, którzy widzą rzeczywistość oczyma Boga, którzy próbują żyć tak, jak chce Pan Bóg, którzy odkryli w Jezusie Chrystusie wolność, prawdę, dobro, a do tego jeszcze przypieczętowane to zostało obietnicą życia wiecznego. Prorok jest nieustannie przez swój sposób życia, ale też i przez zwykłe rozmowy, posłane przez Boga do swojej rodziny, do swojej społeczności, najbliższych, sąsiadów, jest posłany z tym niezwykłym orędziem, które nieustannie musi być na nowo głoszone. Nie da się chrześcijaństwa dziedziczyć, jak dziedziczy się dobrodziejstwo nauki, odkryć techniki. Bo chrześcijaństwo jest czymś żywym, jest czymś, rzeczywistością, doświadczeniem, którym każdy bez wyjątku musi osobiście podjąć decyzję. Wybieram Jezusa Chrystusa jako mojego Pana. Wybieram Jezusa Chrystusa jako mojego Zbawiciela. I chcę z Nim budować zdecydowanie, świadomie i w sposób dobrowolny moje dalsze życie. We wspólnocie z innymi ochrzczonymi, które dla góry. O to, żeby nasze bycie z innymi ludźmi, nasze budowanie relacji z innymi ludźmi było nacechowane wiernością Ewangelii. Żeby kultura przestała się niszczyć. Żeby przestała się degenerować. Jeżeli znajdzie się przestrzeń kultury w rękach ludzi pozbawionych elementarnej wrażliwości sumienia, wtedy jesteśmy świadkami profanacji, którą podnosi się do rangi wielkiego czynu kulturalnego. Wielkiej odwagi trzeba mieć, żeby się temu sprzeciwstawić. Chrystusa, przenagle nas miłość Twojego.